Witam Was na kolejnych warsztatach malowania toreb w ramach projektu Energetycznie z pomysłem, dofinansowanego przez spółkę PGE EJ1 w ramach programu wsparcia gmin lokalizacyjnych. Zauważyliśmy, że motyw z mniejszymi obrazkami Wam przypadł do gustu, dlatego kolejna praca będzie również w mniejszym formacie. Wkładamy ponownie kartkę naszą do torby, układamy ją w dowolnym kształcie. Ja najbardziej lubię pod ukos, ale Wam pozostawiam dowolność. Bierzemy pisak, kolorowy lub czarny, i odrysowujemy elementy, które widzicie. Udało mi się już odrysować wszystkie elementy na torbie. Zabieramy się do malowania. Wszystkie kolory, które potrzebujecie do malowania torby, znajdują się w zestawach, które otrzymaliście od nas. Ja zaczynam od koloru czerwonego i malowania plecaka. Zabieramy się do kolejnego elementu. Na sam koniec malujemy napis. Ja tym razem pomaluję napis na niebiesko, a Wam pozostawiam dowolność. Ponownie na torbie macie wystarczająco dużo miejsca, aby przedstawić swoją własną inwencję twórczą. Czekamy kolejny raz na zdjęcia Waszych prac pod komentarzem, w komentarzu pod postem. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście, tak jak ja. Do zobaczenia.